Kuba, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, że jako mistrz Europy to masz obowiązek bronić barw starego kontynentu, nie tylko Polski w tym turnieju wielkich mistrzów, i to duża odpowiedzialność? Na pewno zdajemy sobie sprawę, że reprezentujemy Europę na tym turnieju. Jest to pierwszy raz w historii polskiej siatkówki, że nasza reprezentacja jedzie na taki turniej. Na pewno jest to ogromne wyzwanie i będziemy się starali dać z siebie wszystko, na tyle możemy obiecać. Myślisz, że to Brazylijczycy będą najtrudniejszym przeciwnikiem, czy z Kubańczykami też trzeba się liczyć? Na pewno Brazylia, myślę, tak jak na wielu ostatnich imprezach, jest faworytem. No ale również reprezentacja Kuby bardzo mocna, również bardzo trudny przeciwnik. No ale nikogo nie można lekceważyć, także pierwsze spotkanie z Japonią, no również gospodarz, także no po kolei musimy sobie stawiać te cele, także myślimy o pierwszym spotkaniu. Ty jesteś z tego pokolenia, które przełamuje kolejne bariery, bo jako pierwsi w historii zdobyliście Mistrzostwo Europy Kadetów, prawda? Później byliście w tej ekipie pierwszych mistrzów Europy w kategorii seniorów. To może w końcu też pomożecie trochę bardziej doświadczonym kolegom w pokonaniu Brazylii, bo cały czas kibice na to czekają. Bardzo bym sobie tego życzył, żebyśmy byli takim bodźcem przynoszącym szczęście tej reprezentacji i naprawdę byłoby wspaniale. No mam nadzieję, że tak będzie, no wierzymy w to. A boisz się latania? Boję się lądowań. Samego latania nie. Staram się dużo spać w samolocie, jeżeli to tylko jest możliwe, także w miarę dobrze znasz. To jak będziesz lądować w Japonii, to co będziesz robić? O czym będziesz myślał? No, na pewno będę myślał o tym, żeby to nie było ostatnie lądowanie. No ale nie, no staram się myśleć pozytywnie, także nie będę myślał o niczym raczej. Dzięki serdecznie.